Dla wszystkich posłów Konfederacji, szczególnie dla pana Bensena, napisałem bajkę. Oto ona. Cała Rada Plemienia zebrała się na ucztę, aby świętować zwycięstwo zwolenników głośnego mlaskacza w wyborach do Rady Plemienia, to pod koniec palenia fajki pokoju długi nos wyciągnął chowającego się liczącego stopami i przyprowadził przed oblicze wielkiego wodza mora. Nie kop się z koniem, gdy nie chcesz, aby cię nierzgnięciem nagłośnił.